Uszanowanko, witam prezesów, a to kolejny, trzeci odcinek mojej serii weekendowej z Shadow of Mordor. Tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, zajmiemy się Golumem, tą misją tajemniczej istoty. Oj, się zaciąłem. Misją tajemniczej istoty. Generalnie będzie tu chodziło o to, że musimy wytropić, kim jest ta istota. No wiecie, że to z Golum, bo już to powiedziałem. I tak jak powiedziałem w ostatnim odcinku, będę robił jedną misję fabularną i kilka pobocznych, powiedzmy do 25 minut nagrywki, więc nie przedłużając, już zaczniemy. No, co teraz? A, idę śladami, no dobra. I cel dodatkowy to po drodze pewnie będzie uwolnić kilku niewolników. No tak jak tutaj to mamy. No i patrzcie, inteligentni orkowie. Bum. Nie boję. Ojej, jak to nie dostałeś? No dobra, zabijamy cię. Bum. Dobra. Jesteś uwolniony. No i korzystamy z zmysłu wiedźmińskiego, no nie? Weźmy sobie strzały. Oho, i teraz patrzcie, to jest ta umiejętność, którą niedawno odblokowałem. Patrzcie. Jedno ognisko potrafi zrobić tyle krzywd. A, i tam mamy jeszcze kilku niewolników. Warto robić te cele dodatkowe, ponieważ dostajemy za to więcej doświadczenia, więc odblokujemy sobie więcej umiejętności na tym niższym poziomie. Oj, co ja zrobiłem? Dobra, teraz się nie bójcie. Zabijamy wszystkich orków, mi to tam nie robi różnicy, czy zabiję jednego, dwóch, czy dziesięciu. Oj, tu masz informację. Ciebie warto będzie sobie zostawić na przesłuchanie. Nie! Ojej. O, no i tu mamy wieżę, to w sumie też ją zrobię sobie od razu. Bo to jest wieża, która sprawia, że odblokowuję sobie teren, tak jak mówiłem, jak w Assassin's Creed'zie, więc warto sobie ją zrobić. I to chodzi o to, że on po prostu trzaśnie sobie młotem o kowadło i proszę, i mamy odblokowany obszar. I tyle, więcej tutaj mnie już nie interesuje. Dobra, korzystając z tego śmiesznego zmysłu, zejdźmy na dół, poszukajmy śladów. A, i tu nie musimy wcale spadać do siana, ne? Tutaj wystarczy, że po prostu przyjmujemy. I spadamy na ziemię i żyjemy, bo spadamy jako duch, tak? Teraz patrzcie, jak to się uda, to zobaczycie, że ta gra naprawdę, jeśli chodzi o inteligencję przeciwników, nie jest jakaś super ekstra. No, no patrzcie, co ja robię. Zabiłem 5 orków, no dobra, 4, tak? No i uwaga, 5. No nie? W tak prosty sposób. Dobra, odblokujmy sobie umiejętność, skoro już mogę. Damy sobie sprint, to też jest fajna umiejętność. Może uda mi się to pokazać. O, mamy kamyk. No to patrzcie, biegnę sobie. Przeskakuję i spacja, i wtedy szybko biegam. No dobra, 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 już robię misję. No, także to fajnie wychodzi, fajnie wygląda. Tam, zmyka nam. Dobra, wiemy, że on gdzieś jest w środku. Nie wiemy, gdzie dokładnie. Hehehe. Wybaczcie za psa. Wącha coś i drapie się. Dobra, tu go nie ma. Gdzie on jest? Ja jestem ślepy? No Riko, cicho bądź. Tam jakiś pająk biega duży. A nie, mały. A już myślałem, że duży. Dobra, tutaj go nie ma. Ale jaskinie zbadać jakoś trzeba. Znaczy wiem, że pewnie na nagraniu wy to będziecie widzieć jeszcze gorzej niż ja. Ej, no gdzie on jest?
Zbierzmy sobie kwiatki. No nie no, trzeba to jakoś zbadać. Aha, debil, no tak, trzeba kliknąć po prostu. Dobra, mamy to. O, to jest bardzo fajna sprawa. Czy coś wam to przypomina? Ten młot, który miał? Riko! Riko to mój piesek. Riko, kabum. Nie przeszkadzaj mi w nagrywkach. Siadaj na dole. No cicho, piesek, cicho. Karagor. Dobra, dwa razy chyba. Dwa razy wystarczy ci w pyskrze. Aha, raz. No dobra. Dobra. Orkowie? To będzie coś pięknego. To będzie mordercza seria. No dobra, ale super, że mi przerywacie moją morderczą serię. A, zaraz stracę cały czas, który mi się ładował. Dobra. Ojej, nie trafiłem. Ojej, bierz strzały, bierz strzały, bierz strzały, bierz strzały. Jak uniknąć? A, trzeba maszować. Holender, zapomniałem się. Ostatnia szansa? Chyba nie bardzo. Ponów, tak, ponów. Ej, myszka mi sfiksowała. Generalnie zapomniałem się. To trzeba czasem zginąć. Moja potęga spadnie. Bo to mi głupie coś wyskoczyło i mi przerwało moje skupienie. Dobra, przyjdzie tylko jeden Karagor, więc spoko. Więc trzeba... Aha, super, dzięki. Dobra, gruby. Dobra, teraz przyjdzie Karagor, zrobi sobie porządek z tymi orkami. A mi w tym czasie się... Nie, dobra. Aha, dobra, Karagor tam sobie z kimś walczy. To spoko. Nie chce walczy. Dobra. No nie. O nie. O nie. Aha, po dwóch trafieniach w głowę! Nie waż się nawet do mnie rzucać mnie. I jeszcze ważna sprawa jest taka, że orkowie, którzy mnie zabiją, zyskują też potęgę, jakby stają się kapitanami, czy po prostu są silniejsi, a później mogą zabijać innych kapitanów. Także to też jest... Trzeba po prostu uważać, żeby nie ginąć, bo może mnie zabić byle parobek z łukiem, a stanie się kapitanem i to dość potężnym, bo przejmie moją potęgę. Co to za mucha mi na ekranie lata? Sio. Ty mnie widzisz? Ała. Te skarby jasnego pana to będą po prostu te wspominki tego elfa. Czyli poznamy, dlaczego jest elfem? Nie, dlaczego jest elfem, tylko dlaczego też został jakby jemu śmierć została odmówiona. Dlaczego jest duchem i wiecznie żyje gdzieś tutaj w Mordorze.
Nie wiem, czy mówiłem w ostatnim odcinku, bo już nie pamiętam, a nie chcę mi się pauzować teraz filmu i tego szukać, ale chodzi mi o to, co to jest, odnawianie życia. Tak, no bo roślinki odnawiają nam życie, jakbym wam nie mówił. Chodzi mi o to, że ta gra jest dość krótka i zrobienie kilku misji fabularnych po prostu ją skończy. Pokonaj Makał, łowca krwi. Nie, my tego nie chcemy. O nie. Co my tutaj teraz możemy zrobić sobie? W sumie mogę wyczyścić ten teren do końca. I chyba tak będę robił sobie. Jakiś kamyk, żeby szybciej przelecieć? Może być coś takiego. I w ten sposób chyba to wyjdzie najlepiej. I wtedy będę dość potężny. Chociaż nie wiem, czy nie robić tego poza nagrywkami. I wpuść. Ej! Oj, chowaj się! Uciekaj do góry, chowaj się! Jezus, Albert, co ty... O Boże, ja zrobiłem. Dobra, Karagor mnie zgubił. Hurra. O Jezus, jednak nie! No, wspinaj się! Haha! Co mi możesz zrobić? Nic, giniesz. Skorzystajmy ze zmysłu. Zbierzmy sobie ten element. Dobra. Co my tutaj mamy jeszcze w pobliżu? No dobra, mam tu gdzieś. Dobra, ulepszenia. Nie mamy. Dobrze. Kolejna misja, co to jest, co? Aha, to są te... Ciężko mi to przeczytać, ale to są te... przedmioty śmieszne, dziwne. Widzę, że tu orków zbytnio też nie ma, więc spoko. Dobra, teraz patrz, fajny motyw, nie? Hyc, dobra. Tutaj jest, mamy to. One są naprawdę w różnych miejscach poukrywane. To są runy jakieś tam mityczne. One tworzą jakąś ciągłość, nie wiem, jak to nazwać. Dobra, mamy te strzały. Wyjdźmy sobie. I ostatnia rzecz do wyczyszczenia w tym miejscu to mamy to. Aha, i są jeszcze jakieś szkoły łowieckie, zauważyłem. To pewnie w jaskiniach będzie zabijać pająki. Są szczury, ale my chcemy pająki zabijać, ale nie teraz. Ile nagrywam? 12 minut. No to w sumie porobimy te legendy śmieszne, miecze i w ogóle. Gin, marnie. Jak to 500? 500 metrów to jest? No, stóp, fit, no ale to jest, powiedzmy, na nasze. No, przeskakiwanie przez takie elementy po prostu nas przyspiesza, więc szybko mogę się przemieszczać w ten sposób. Mamy to. Wiecie co, wtedy zrobię w ten sposób, że po prostu nie będę robił na odcinkach tych legend, tych szkół przetrwania i wyzwań łowieckich, ponieważ to by było zbyt czasochłonne. Teraz może zrobię krótkie cięcie. Nie, tu mamy... Nie, to nie jest ta. Tu nie jest sztylet, legendy są tutaj. To może jeszcze oczyszczę sobie ten teren, tak? Bo to mi zostało co? Tylko to. Dobra. Przejdziemy się, może po drodze pozabijamy. Pozabijamy kilku orków. To nam daje expa. A wiadomo, co robimy z expem, tak? Czy nie wiadomo? Wiadomo, wydajemy go na tem, na umiejętności, na skille nasze. Więc to jest dość ważne. Teraz zobaczcie, za takie coś dostałem 180 expa. Szczególnie za strzelę... Nie w ognisko. No przecież dostał dwa razy w ryj. No i gówno, nie? No i gówno. Jezus, zaciąłeś się! Oj. Gdzie masz strzały? Gdzie masz elfie strzały? Chowaj się, Albercie, chowaj się! Dobra, może się uda. Na górę. To jest chyba łucznik, z którego sobie mogę wyssać.
No wyścig z niego strzały. Jezus, jakie emocje, nie? Ole emocje. Ojej, 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 ojej. Ojej, dobra, to się da zrobić, to się da zrobić, to nie jest problem. Strzały, gdzie ty widziałeś, Albercie? Jezus Maria! Zabił mnie, o nie. Nie, jeszcze mnie nie zabił. Mam ostatnią szansę. Uff. No tak, aha, dodatkowa ostatnia szansa. O Jezus. No dobra, a teraz zeskocz, Albercie. Dobra, to ci się udało. Jakoś ci się udało. Dobra, chyba o mnie zapomniał ten Karagor. Dobra, nawet spoko. Nie wyszło to tak, jak ja chciałem. Zbierzmy sobie ją użytko. Dobra. Mamy to. Chociaż tak sobie teraz myślę, że mogę przy okazji robić te śmieszne misje. Bo co mamy zebrać? Mamy zebrać te takie plusiki śmieszne. A widziałem go gdzieś właśnie po tej stronie tego plusika. Tutaj jest, o. Znaczy taki krzyżyk, plusik, nie wiem jak nazwać tego kwiata. Ale generalnie mogę to zrobić tutaj. No i już mam zaliczoną misję. Dobra. No więc to nie było w sumie aż takie trudne do zrobienia. Co by tu jeszcze zrobić? Po drodze. No, zabijemy tych orków. Dobranoc. Ej, ty żyjesz. No niedobrze. Dobra, nie żyjesz. Ej, ale... Zabrałem tego kwiata. No dobra, trudno. Tutaj ominiemy ten obóz. Nie chcę mi się z nimi nawet walczyć. To jest głupota ostatnia. O, jest kwiatek po drodze. Oj, no bardzo mi to nie po drodze. Wolałbym nie stawać do walki z nim. To jest późniejszy etap gry, walczenie z tymi olbrzymami. Dobra. O. Jaki ty jesteś głupi. O mój Boże. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Wyzwolić tych, ale to mi nie zależy na nich wcale. W sumie mogę tu wrócić i zakończę nagrywkę tam w tamtym miejscu chyba. Wiem, że miałem zrobić... Kliknij żeś, wiem, że miałem zrobić legendę. Dobra, mam gdzieś te twoje śmieszne rzeczy. Wiem, że miałem skończyć nagrywkę i robić jakieś tam fajne rzeczy, ale nie zrobimy tego. Czekajcie, tu jest informacja chyba na górze. Chyba na górze, więc to spoko. No niekoniecznie iść zginąć mi od razu. To nie tak jak sobie zaplanowałem w mojej główce. No i patrzcie, znowu ich powybijam, tak? No pewnie. Dobra. Dobra. No i oni będą nam dawać kolejny. Oj, 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 oj. Jak pięknie spadł. Oni będą nam dawać kolejne misje z niewolnikami do uwolnienia. Tutaj mamy wygnaniec. To jest prawie mama, ciocia, brat, która tam została złapana i trzeba ich uratować, bo sami nie potrafią. No mówię, to są takie elementy według mnie trochę na siłę wplecione do gry. Bo nie przynoszą nic wielkiego. Dobra, zamknij rej. Nie będziesz im mówił, co oni mają robić. Dobra. Tu zbierzemy sobie tego kwiotka. Gdzie on jest? Tutaj jest kwiotek. Przy okazji mam legendę zrobioną. Czy tej szkoły przetrwania. Tu założę się, że to jest gdzieś na murach. Tak myślałem. Dobra, mamy to. Co możemy teraz jeszcze zrobić sobie? Wyjść z tego śmiesznego trybu
i zrobić legendę łuku albo uwolnić. Uwolnimy ich. Myślę, że to będzie spoko, jak ich uwolnię. Że wyjdę na dobrego człowieka i prawego, no nie? To jest to samo, co są te legendy miecza i w ogóle. Generalnie trzeba uratować na przykład tam kilku więźniów. Albo przerwać im w transporcie. No są różne misje. Tutaj muszę uwolnić dwóch niewolników, tak? I to jest całe zadanie. Dalej, wspinaj się po płaskiej ścianie, której nikt normalnie by nie przeszedł. O Jezus, nie trafiłem w ognisko, nie mogę trafić w pieprzone ognisko. Jest. Dobra, teraz tu uciekaj, żeby się nie widzieli. To będzie lipa, jak się zobaczą. Przejdziemy sobie szybciutko tutaj. A, mamy jednego orka. Dobra, tego z tyłu zabijemy. A od ciebie wezmę energię. Będę miał więcej strzał dzięki temu. Kryc. Aha, dwa razy wyssałem i umarłeś. No dobrze. Aha. Dobra, to uratować trzech niewolników, ale dwóch za pomocą ściągnięcia. Na górze na pewno ktoś tam gdzieś będzie. Oj. Tylko mnie nie wydaj. No tak jak mówiłem, tu będzie łucznik gdzieś. Który chyba zeskoczył. Więc troszeczkę mi pokomplikował moje zadanie dodatkowe. Ale nie widzę chyba w tym wielkiego problemu, jakbyś zeskoczył. Podszedł tutaj i go sprowokował do podejścia. Czyli nie zrobisz tego. O Jezus, nie lubię tego. Troszkę trzeba się będzie pobawić, ale to nie szkodzi. O, mamy chyba pająka do zabicia, tak? Mamy zabić pająki? Tak, zabij pieczatających stworzeń. Dobra, no ale to przy tak zwanej okazji zrobiłem sobie. O, i tu może nam się uda ściągnąć. Wejdziesz gdzieś, prawda? Dobra, podejdzie tu teraz. Spoko, to co mi się uda. Nie uda mi się to? Bardzo mi się to nie uda. Jezus, no ja chcę to zrobić, żeby on podszedł na krawędź i żebym mógł go... Dobra, teraz się uda? Ty mnie nie widzisz, ciulu. Dobra, mamy to. Tak jak chciałem. Kapa. Uwolnij jeszcze tego. No dobra, dobra. Przetnij więc. Myślałem, że E się uwalnia, ale nie. Nie zaskoczysz na niego, nie? Ty wcale nie widziałeś, że ci zabijam kumpla. Ty tak samo nie wiesz, że umierasz. O Jezu, za co oni są słabi. Jakie mamy do zbierania? Fajkowe ziele i dobra. Czyli plusiki i takie żółte coś. O, tego mi się uda ściągnąć. Raczej. Raczej mówię, bo to... Kwestia tego, żeby ten ciul mnie nie widział. Nie. Dobra. I mamy zrobione zadanie dodatkowe. I jednocześnie zrobione zadanie. No kurczę, nie to. Żeby to zrobić. No jelo.
No dobra, dobra, dobra. O, pyk. Pyk. O, skończyły się lekkie strzały, no dobra. To też nie jest wielki problem. Nie zabijesz go, bo ja tak mówię. Nie, nie pisaj do mnie. A ty też zginiesz. Boom. Dobra, to to będzie w takim razie na tyle. Ja będę bardzo wdzięczny, jeśli ocenicie mi ten odcinek dość pozytywnie. Tak, nie wiem, jakaś łapka w górę, nie? I może jakiś jeszcze komentarz miły, że o, Green, jaki ty jesteś wspaniały, jak ty super nagrywasz, nie? To coś takiego możecie zrobić. I no co, do zobaczenia jutro już w następnym odcinku. Hej!